Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Miros, a przed wami drugi odcinek z gry Deep.io. Słuchajcie, moi kochani, pod pierwszym odcinkiem wbiliście naprawdę bardzo dużo, tak pokażę może, o, bardzo dużo lajków. Tak więc mam nadzieję, że pod tym odcinkiem również bijecie, dlatego też ten drugi nagrywam odcineczek, bo naprawdę seria dobrze się przyjęła i mam nadzieję, że kolejne odcinki również dobrze się przyjmą. Tak więc bez zbędnego gadania zaczynajmy grę. Oczywiście na samym początku, jak zawsze, chciałbym was zaprosić na G2, link znajduje się w opisie i możecie sobie po prostu z kodem ADMIROS kupić jakąś gierkę i otrzymać 3% zwrotu, tak więc polecam. No to piękny start się tutaj zaczął. Dobra, nie chcemy tego, okej, dobra. Lecimy dalej, to był taki zwykły początek. Nazywałem się w ogóle Your God, czyli Twój Bóg z angielskiego, tak żeby po prostu nikt mnie tutaj nie rozpoznał, żeby żaden wiz tutaj nie wiedział, że to jestem ja. Bo jeżeli by się ktoś dowiedział, ale tu dużo osób gra i jacy agresywni, jeżeli ktoś by się dowiedział, to po prostu zostałbym szybko zjedzony. Dzisiaj sobie pójdziemy troszkę inną drogą, nie będzie to tylko pirania, bo w ostatnim odcinku, czyli w pierwszym odcinku, zrobiłem sobie armię pirani. To było całkiem spoko, ale jednak dzisiaj chciałbym coś innego, pójść troszkę w innym kierunku. Troszeczkę tutaj coś innego porobić, no trochę nam ekspa jeszcze tutaj brakuje. Stać się taki bardziej agresywny, jakąś może tutaj... Jakąś rybę bym się zamienił, czy coś. Co to w ogóle jest? Jakieś niektóre te stworzenia pływające mnie po prostu przerażają. Auć, 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 auć. Nie, zostaw mnie. Ja nie chcę cię bić, już nie chcę. O, tu sobie możemy się troszkę dofarmić. Możemy ukryć i zobaczymy, jakie będzie w ogóle. Dobra, tym razem zagramy sobie minogiem morskim. W poprzednim odcinku chyba też nim troszkę grałem. Ale to nie był główny zamysł odcinka. Spróbujmy się pod kogoś podczepić. Siup. To będzie całkiem zabawne. Jeżeli pod kogoś się podczepi, po prostu zdobędę jego połowę jego doświadczenia. To może być całkiem spoko. Tylko pod kogo tu się podczepić? Może pod ciebie, siup. Ha! Pięknie. No i dobra. Podczepiliśmy się. Nie wiem, co to jest. To jest chyba mors? Tak przynajmniej wygląda na takiego morsa. Podczepiliśmy mu się pod dupę troszeczkę. Więc zobaczmy w ogóle, ile czasu mogę być podczepiony. Chyba w nieskończoność takie na to wychodzi. Po prostu będziemy sobie takim pasożytem. Dopóki on nie wbije kolejnego poziomu, to my tutaj będziemy się po prostu na nim pasożytować. O, to cwaniaczek. Chcesz wyjść? Czy co chcesz zrobić? Ale dostaję wcir od pirani troszeczkę. Ja tutaj cały czas jestem przyczepiony, więc... Chyba ktoś jeszcze jest przyczepiony, chociaż takie odnoszę wrażenie jakieś dziwne. Może po prostu to tylko ja. No i patrzcie, jak spimy sobie tak razem tutaj z nim. Powolutku. Nic nie trzeba robić, bardzo fajna opcja, jeżeli chodzi o początek. Zobaczymy, co się stanie, kiedy będę musiał już zrezygnować z tego minoga morskiego. No to będzie w sumie smutek, bo już nie będę mógł być podczepiony. Chyba że znajdziemy jakieś inne zwierzątko, które będzie tutaj również mogło się podczepić. Chociaż wątpię, żeby tutaj były jakieś inne zwierzęta, które również mogą się podczepić. Ale kto wie, nie wiem. Mało grałem w tą grę, tak więc jeszcze wszystkiego tutaj nie wiem. Ale wydaje mi się, że zaraz będziemy mieli poziom i zobaczymy, co się wtedy stanie. Dobra. Czekamy sobie. Na razie tak jakoś nudno. Oto jakiś traper jest. O, tutaj nasz minuk, znaczy nasz minuk, nasz mors tutaj woli sobie uciec od trapera. Okej. Co on chce zrobić? Okej, no wyszedł sobie na ten i... Aha, bo on potrzebuje pewnie powietrza co jakiś czas. Dobra, i zaraz się tutaj wylewelujemy troszeczkę. Uwaga, i jeszcze chwilka. Troszkę wolno to leci. Okej, następne zwierzę. No to może sobie meduzą po prostu zagram. Grasz jako meduza. Kogo dotkniesz, zatrujesz każdego, kto cię dotknie. Spoko. No meduzą jeszcze nie grałem, więc troszkę inaczej to cześć. Będę bardzo agresywny, dobra. Super, meduza zatruwa, jest to jak najbardziej okej. Więc taką sobie tutaj meduską zagramy. Mogę z tobą wygrać? Nie, chyba raczej nie. Piranie, czy piranie... Ojejku, piranie są złe. Piranie są bardzo złe, o kurde. To się bardzo źle dla mnie skończyło. Dobra, wracamy do naszego minoga morskiego. I chyba szybciej będzie, jeżeli po prostu... Patrzcie, jeżeli po prostu sam sobie będę grał niż podczepiony pod kogoś. Niby fajna opcja, bo nie trzeba nic robić, ale jednak grając samemu o wiele szybciej można sobie tutaj wbić ten poziom, zbierając chociażby te zielone kuleczki. SS Twinkle. Or tell him not to kick me. Okej, okay. Tam sobie piszemy coś gracze. Super.
No i zobaczmy, czy piranie chcą mnie zaatakować. Niedobrze. Tak, ktoś żabę atakuje. Ha! Ale się podczepiłem pod jego dupę, idealnie. Dobra, czy on mnie parzy? Nie, nie parzy, nic mi nie robi, dobra. Parzył mnie, jednak mnie parzył, o lol. Nie spodziewałem się tego, okej, okay, dobra, no to było niezbyt. Zostałeś zabity przez to coś i grałeś jako to coś. Okej, okay. No to powiedzmy, że jednak troszkę mnie poparzył tutaj. Nasz przyjaciel, właściwie no, nie przyjaciel. Żaby są ogólnie słabe z tego. Śmiesznie wyglądają, ale są bardzo, bardzo słabiutkie. Spróbujmy się podczepić pod jakąś. Oj nie, dobra, to było złe. Zostałem zjedzony przez żabę. Najprostszą żabę i wracamy do piranii. No nie, no to nieźle po prostu. Ale przynajmniej szybko sobie bijemy ten kolejny level. Dobra, i znów jesteśmy minogiem morskim, dobra. Teraz na spokojnie, może po dnie po prostu sobie pochodzę i pozbieram to co najcenniejsze. Aha, on nie może zbierać z dna. Spoko, czyli mogę zbierać tylko te zielone kropki. I pomarańczowe, okej, okay, no to w sumie te pomarańczowe mógłbym zacząć cały czas zbierać, bo one dają więcej. Tu. Muchy niby wlatują, ale też nie wiem. Auć. No nie, jest ciężko, jest bardzo ciężko ogólnie. Te piranie po prostu w dużej... Wow. W dużych ilościach tutaj się pojawiają. Nie ma tylko jednej, tylko na przykład jest 5 piranii, 4, 3 na przykład. Co już jest dla mnie zagrożeniem. Połowa do... O, jest, to się przyda. Super. Takie rzeczy powinienem zbierać. Powinno ich takich być więcej, takich korzeni. Powinienem sobie tutaj latać bardziej. Bliżej właśnie powierzchni. Nie, come on. O, nie wierzę, jakim cudem on mnie po prostu tutaj pożarł. Pożarł mnie, no po prostu mnie, nie. Dobra, okej. Nie będę się tym przejmował, udajmy, że nic się nie stało. No. Jest szansa. Jolo. Cześć. Gohan. On zostanie zjedzony. Chyba tak. Ale go poparzyli. Ale się odleczył szybko. Lol, co to było? Jak on się szybko odleczył. Dobra, to dzisiejszy odcinek będzie podczepiłem się pod dupę, nie wiem, morsa i tyle. Gohan, no eat. O, patrzcie, ale go krokodyl rozszarpuje. On próbuje uciec, okej. Okay. Czy ja tutaj przeżyję? Został zatruty. Okej, okay, wyekspiłem sobie. Zobaczymy, co się stanie, jak go zabiją. Czy ja też zginę? To może być ciekawe. Ale go biją, ja pierdzielę. O, już po nim chyba. No i co? Ja też zginąłem. Okej, okay, spoko. Ale no przynajmniej była fajna przygoda, naprawdę. Podczepiłem się pod tego, pod jego dupsztala. Całkiem było śmiesznie, muszę przyznać. Dobra, i znów no straciłem sporo, tak? No niestety. Okej, okay, tutaj sobie walczycie. Przydałoby się troszkę mięsa zebrać. Halo? Jejku, czemu krokodyle są takie agresywne? Jesus. Przestańcie być takie agresywne. O, urosłem. Nice. Nic mi nie zrobicie, piranie. Nie wierzę, zeżarły mnie. No dzisiaj wszyscy mnie po prostu zjadają. Możecie w to uwierzyć? Bez przerwy jestem zjadany. Bez przerwy. Może zmieńmy serwer. Nie, na Amsterdam. Zacznijmy od początku. O, piranio. Może teraz pójdzie nam lepiej. Mam taką nadzieję, bo i tak w sumie za dużo nie zyskaliśmy. A możemy teraz zyskać po prostu więcej. Jeszcze mi zeżera wszystko z dna. Co on robi? Co za koleś, lol. Grasz jako pirania. No wiem. Pyk. Tutaj bliżej właśnie powinien. Przepraszam. Żaba. Chodź tu, żabo. Jak ona wyskoczyła wysoko, lol. Normalnie kosmos.
No nie wierzę, nie wierzę, znowu dostałem za żarty. Najgorsi ludzie, najgorsi. Ach, no nie wierzę w to. To ile tu jest w ogóle jakiś... Co tam milion punktów ma, o lol. A co ja mogę zrobić jedną biedną piranią? Tu w sumie mogę pod nie tylko chodzić. To będzie najlepsze rozwiązanie z całej mojej sytuacji. I wychodzi mi to całkiem na dobre z tego co widzę. Pyk, pyk, pyk. Nie, przepraszam. Nie. Dobra, unik. Lecimy sobie dalej, zbieramy wszystko z dna. Chyba drugą formę jednak wezmę coś innego niż minuk morski. Zobaczymy co będzie ciekawego do wyboru. Nie, no przestańcie, proszę. Bądźmy przyjaciółmi. Dobra. Serio? Dobra, udało mi się uciec, super. Może powinienem się znowu pod kogoś podczepić, tak sobie myślę. Pod mewę, o, to by było epickie. Czekaj, czy pod mewę się... A nie, dobra, pod mewę lepiej nie, bo mewa zaraz wypłynie na powierzchnię. I tak będzie, taki będzie finał. Tak się zakończy mój żywot. Dlatego bym nie chciał. Nie, halo. No nie, czemu mi bijesz? Dobrze. Troszkę niebezpiecznie, ale dobrze. Dobra. Już niewiele nam brakuje, aby zostać misijnym zwierzakiem. Wow, ucieczka. Nie wiem, w co powinienem ewoluować. Zastanawiam się, tak szczerze mówiąc. Aha, podniesienie da. Zawsze o tym zapominam, że tylko piranie mogą zbierać z dna. Dobra. Ucieczka. I co? A, idź! O, dobra, w sumie to wyszło... Nie! Uciekam od niego, bo zaraz by zaczął mnie parzyć. Bo to jest to jest chyba węgorz. Tego co widzę. Niezły węgorz z niego. Nie, zostawcie. No nie wierzę to. Ach! Zostałem ze żarty po raz kolejny. Najgorzej. Najgorzej. Próbujemy. No i elo. Foch. Foch na grę. Ja coś w ogóle expa dostaję? Brakuje ci 77%. Okej. Okay. Coś tam dostaję, nie jest to za dużo. Ale przynajmniej coś tam dostajemy. Dobra, nie dostaję prawie nic, to kompletnie nie ma sensu. Spadam stąd, elo. Ewentualnie mogę się podczepić pod kogoś większego. Na pewno nie pod ciebie. W sumie widziałem tutaj jakieś... Ach, mam cię. No i teraz to rozumiem. Teraz exp leci. Pięknie. Super. Bum, tu, 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 ru, 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 tu. Całe życie podczepiony pod czymś dupę. Jak to w ogóle wygląda? 60% mi brakuje. Super. Trochę expa dostaję od niego, więc no całkiem spoko. Jakby kogoś zeżarł. Czekaj, czy bym dostał więcej expa, czy bym na przykład dostał tyle co zwykle. Ciekawe. Tu, tu, tu. To było niezłe podczepienie w sumie. Podpiranie, ale wolałbym się podczepić pod ciebie. Hops. Pięknie. Krokodyl? To brzmi jak wielki potwór, który po prostu dużo mi da expa. Tu, tu, tu. Nice. Tu, 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 tu.
No, atakuj kogoś. Kat spi. Dawaj, liczę na ciebie. Dobrze. Zaatakuj go. Zaatakuj go. Napiszemy mu. Atakuj. XD. Hehe. Ale mu napisałem. Jest podczepiony pod niego. Nic nie może zrobić. Tu, 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 tu. No nieźle. Ale dobrze gra. W ogóle ten Kacpi jest na trzecim miejscu. No nieźle. Ja co by się stało, gdyby zginął? Tak się zastanawiam. Czy ja bym coś dostał z tego? Wow, jak rozszarpuje. No ale to mu nie wychodzi na dobre z tego co widzę. Raczej na dobre mu to nie wyszło. Na pierwszym miejscu Lukas, 76, z traperów, no nieźle. Wiesz, następne zwierzę. Okej, okay, cześć. Ops. To nie był zbyt dobry skok. Nie! Nie! Zostaw mnie! No nie wierzę, pożarła mnie. Nie, po prostu nie wierzę w tą grę, nie wierzę w to. Tak było pięknie, a tak było pięknie i wszystko się popsuło. Nie mam co atakować nawet, to nie ma sensu. Kogo bym nie zaatakował, to i tak to się źle skończy. W sumie żaba jedynie mi zostaje do zabicia. Nie mogę się przyspieszyć. O, gorzej. Najgorzej. Dobra, lecimy tutaj. O, podczepiłem się pod czyjąś dupę. Super. O, nice. Super, tak, tak. Dużo expa zbieraj. Mogę grać jako następne zwierzę, ale... Czy chcę, czy nie chcę? Nie wiem, czy muszę zdecydować? Ale sobie ktoś tutaj lata. Ja pierdzielę. Ej, no tu już jest super. Tu już jest całkiem... Co tam, żaba? Co tam? No dzięki. Super, no jednak meduza nie jest taka zła. Weszliśmy na głębiny. Całkiem ok, 25 tysięcy. No to, żeby przebić top 10, to bym musiał mieć 276 tysięcy. No to jest zdecydowanie za dużo. O, tu sobie możemy pozbierać. Ale dużo tego jest tutaj. Wow, fast leveling. Serio. Te czerwone też są zjadalne? Ciekawe. Aha, tych czerwonych nie mogę zjadać. Ale te żółte dużo dają, bardzo dużo. Te żółte się opłaca z tego co widzę zjadać. Daje się za całe mnóstwo expa. Oj nie, nie, nie wierzę w to. Zawsze, zawsze, zawsze ktoś musi się po prostu pojawić. No po prostu, no nie da się, no nie da się. Dobra, w tym miejscu będziemy kończyć, moi kochani. No taki odcinek troszkę całe życie na czyjeś życi, tak to nazwijmy. Tak więc mam nadzieję, że się wam podobało. Zapraszam na kolejny, być może w kolejnym mi lepiej pójdzie. Zobaczymy. Tak więc to tyle. Trzymajcie się i cześć!